Witam Państwa, Kamila Szuba-Salwiak. Zapraszam na magazyn Ustecki, z którym powracamy do Państwa po wakacyjnej przerwie. A zaczynamy od przebudowy ulicy Polnej, której drugi etap już wkrótce się rozpocznie. Na tę inwestycję czekało wielu mieszkańców Ustki. Na spotkaniu z mieszkańcami wykonawca zaprezentował harmonogram prac i projekt organizacji ruchu. Modernizacja drogi prowadzona będzie jednocześnie z przebudową ulicy Narutowicza. Wyłączenie z ruchu ulicy Polnej będzie odbywało się etapami, tak aby możliwy był zawsze dojazd do osiedli i domów. Zgodnie z planem, prace na ulicy Polnej prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania z ulicą Rzeczną do skrzyżowania z ulicą Kolorową. Wykonana zostanie rozbiórka istniejących nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, zjazdów, kanału teletechnicznego, a także przebudowa oświetlenia ulicznego. Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pieszych oraz rowerzystów. Ruch pieszy zostanie odseparowany poprzez wyniesienie chodników i odsunięcie ich od krawędzi jezdni pasem zieleni. Powstaną miejsca parkingowe, których do tej pory na ulicy Polnej nie było. Długo wyczekiwany remont tych ulic już się rozpoczyna. Już wykonawca gromadzi materiały tam na ulicy, co pewnie mieszkańcy zauważyli. Natomiast deklaruje, że do pracy przystąpi od 1 października i wtedy nastąpią zmiany w organizacji ruchu. Prace powinny zakończyć się do sierpnia 2023 roku. Koszt remontu ulicy Polnej to kwota 14 800 000 zł, z czego 12 900 000 zł to dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Koszt przebudowy ulicy Narutowicza to 1 600 000 zł, pochodzące ze środków miasta. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych, którzy chcą wymienić źródło ciepła w swoim mieszkaniu, powinni wypełnić odpowiednią deklarację. W Usteckim samorządzie trwają przygotowania do włączenia się do programu Ciepłe Mieszkanie. 4 października w ratuszu odbędzie się spotkanie informacyjne w tej sprawie. Ustecki samorząd przygotowuje się do programu Ciepłe Mieszkanie. Ciepłe Mieszkanie to kolejny ogólnokrajowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła. Dzięki programowi można uzyskać wsparcie do 15 lub 25 tysięcy złotych. W nim uczestniczyć osoby fizyczne będące właścicielem lokali we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach, które nie posiadają jeszcze wymienionego źródła ciepła, posiadają na przykład piec na paliwo stałe, nieefektywne, które należy wymienić na pompę ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny w przypadku braku przyłącza do sieci gazowej bądź też do ciepłowni. Można także liczyć na wymianę na kocioł na paliwo stałe. Osoby zainteresowane programem powinny pobrać wersję elektroniczną deklaracji lub odebrać ją w biurze obsługi interesanta i po wypełnieniu złożyć w Urzędzie Miasta. Można również przesłać skan na adres e-mail bom1@um.ustka.pl. Zainteresowanych mieszkańców samorządowcy zapraszają na spotkanie, które odbędzie się 4 października o godzinie 17 w sali nr 101 Usteckiego Ratusza. Termin składania deklaracji upływa w dniu 30 października. Zebrane deklaracje do niczego nie zobowiązują, pozwolą jedynie oszacować skalę potrzeb. Jednak przystąpienie przez miasto do programu Ciepłe Mieszkanie samorząd uzależnia właśnie od wstępnych deklaracji. Trwa głosowanie na zadania w ramach Usteckiego Budżetu Obywatelskiego. Te, które zdobędą najwięcej głosów mieszkańców, zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Budżet obywatelski stanowi część budżetu miasta, o której bezpośrednio decydują mieszkańcy. Dlatego nazywany jest często najważniejszą częścią budżetu. W Ustce trwa głosowanie na zgłoszone przez mieszkańców zadania. Do wydania jest 500 000 zł. Pod głosowanie poddano 9 projektów, które zgłosili ustrzczanie. Każdy głosujący może wybrać jedno zadanie inwestycyjne spośród 2 do wyboru i jedno zadanie społeczne spośród 7 do wyboru. Te, które otrzymają największe wsparcie, będą realizowane w przyszłym roku. Głosować można w formie elektronicznej na portalu Budżetu Obywatelskiego oraz poprzez wypełnienie karty do głosowania w formie papierowej i wrzucenie jej do urny w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania. Jeden z nich znajduje się tutaj w Urzędzie Miasta, jeden w bibliotece, jeden w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Centrum Integracji Społecznej na ulicy Wiejskiej. A specjalnie dla mieszkańców, tak aby było im jak najłatwiej zagłosować, w najbliższą sobotę 24 września punkt będzie znajdował się w Centrum Handlowym Marina, także będzie można zagłosować podczas zakupów.
To już ostatni dzwonek, aby wziąć udział w głosowaniu nad projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego. Termin głosowania upływa 26 września. Najmłodsi Ustczanie mają okazję przyłączyć się do cyklicznych zajęć rekreacyjnych, które wspólnie organizują MKS Jantar Ustka oraz Ośrodek Sportu i Rozwoju. Zajęcia to przede wszystkim dobra zabawa i ogólnorozwojowe ćwiczenia. Kompleks sportowo-rekreacyjny Orlik Usteckiego Osiru znowu tętni życiem. W ramach nowego cyklu zajęć boisko jako pierwsze odwiedziły dzieci ze słonecznikowego przedszkola w Ustce. MKS Jantar Ustka wspólnie z tutejszym Ośrodkiem Sportu i Rozwoju przygotował cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych dla najmłodszych mieszkańców Ustki. Są to zajęcia ogólnorozwojowe, nie tylko z piłki nożnej, no bo wiemy, że klub sportowy MKS Jantar specjalizuje się w piłce nożnej. Niemniej jednak zachęcamy do aktywności najmłodszych mieszkańców Ustki właśnie takimi zabawami, które odbywają się tutaj za mną. Obie instytucje deklarują, że wspólne zajęcia odbywać się będą cyklicznie. Chętne grupy i nie tylko powinny zgłaszać się w siedzibie Ośrodka Sportu i Rozwoju przy ulicy Grunwaldzkiej 35 w Ustce. Dwa spektakle w ramach Festiwalu Plastyki Teatrów Lalki i Formy można było zobaczyć w Ustce. Miasto było jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia. Na promenadzie można jeszcze obejrzeć towarzyszącą festiwalowi wystawę. Festiwal Plastyki Teatrów Lalki i Formy Słupsk-Ustka 2022 to wydarzenie, które kończy obchody jubileuszu 75-lecia istnienia Słupskiego Teatru Lalki Tęcza. Do konkursu zakwalifikowano 12 spektakli, dwa z nich zobaczyć można było w Ustce. W poniedziałkowy wieczór na promenadzie wystąpił Teatr Biuro Podróży z Poznania. Mieszkańcy mogli zobaczyć przedstawienie pod tytułem Kaspar. Spektakl zrealizowany z dużym rozmachem bardzo spodobał się usteckiej publiczności. A już dzień później w Centrum Aktywności Twórczej można było zobaczyć spektakl zaprezentowany w bardzo nowatorski sposób. Niemiecki Teatr Lalek Zwickau i jego Król Olch przeniósł publiczność w wirtualną rzeczywistość. Każdy widz otrzymał bowiem specjalne gogle i w ten sposób mógł uczestniczyć w świecie stworzonym przez realizatorów przedstawienia. Festiwal zakończy się w piątek w Słupsku, ale jeszcze przez kilka dni na Osteckiej Promenadzie będzie można oglądać wystawę młodej scenografii. Na kilkunastu planszach znajdują się prace młodych twórców, studentów i absolwentów kierunków artystycznych związanych ze scenografią i kostiumografią. Młodzi twórcy prezentują prace nie tylko z zakresu teatru lalek, ale także realizacje związane z teatrem dramatycznym czy nurtem off i kostiumem. I tym kulturalnym akcentem kończymy nasz dzisiejszy program. Na koniec przypominam jeszcze, że premierowe wydania magazynu Usteckiego mogą zobaczyć Państwo na naszej antenie w każdą sobotę. Zachęcam więc do oglądania, a dziś już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.